Valve ma wrócić do robienia nowych gier. Niebywałe, prawda? Valve robienie gier. Podczas niedawnej prezentacji w siedzibie firmy obok informacji o zapowiadanym Artifact, czyli rzekomo przełomowej dla gatunku karciance opartej na motywach znanych z Doty 2, Gabe Newell opowiadał także o przyszłych planach firmy. Do tej pory Valve koncentrowało się na masie innych rzeczy niż tworzenie nowych gier, m.in. na rozwijaniu platformy Steam albo projektach stricte hardware'owych, takich jak Steam VR. Nie da się też ukryć, że znaczna część uwagi została skoncentrowana na samej Docie 2, która przynosi Valve ogromne dochody i jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie. Pod względem biznesowym to całkiem zrozumiałe rozwiązanie, ale pośrednio odbiło się to na społeczności graczy, próbującej wręcz wymusić pracę nad Half-Life'em 3, ale także kolejnymi odsłonami Portala albo Left 4 Dead. Tylko po co? Och, oczywiście, że z tą całą mitologią Half-Life'a 3 nie byłoby szans na kiepską sprzedaż. To prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana gra w historii, ale i wielkie przedsięwzięcie wymagające potężnych nakładów pracy, pieniędzy i uwagi, którą można skierować na inne, lukratywne projekty. Dota 2 została już stworzona, wystarczy ją aktualizować i pilnować, żeby zbyt dużo graczy nie uciekło. To właśnie atut gier sieciowych, które w dłuższej perspektywie mogą okazać się bardziej opłacalne, generując bezpieczny, stały przychód. A to był do tej pory całkiem mocny argument. Podobną analizę SWOT musi wykonać niemalże każdy deweloper, bo firma robiąca gry to wciąż firma, twór nastawiony na zysk. Nie da się podważyć kultowości serii RTS-ów w uniwersum Warcrafta i jej wkładu w gatunek, ale ten z biegiem czasu odszedł w cień na rzecz typowo sieciowych tytułów. Kto wie, może plany stworzenia Warcrafta 4 w okolicach premiery World of Warcraft były jeszcze całkiem realne, bo chyba nikt nie spodziewał się, że WoW osiągnie aż tak ogromny sukces, wyznaczy trendy na nadchodzące lata i będzie sztandarową produkcją Blizzarda, skłaniając kilkanaście milionów graczy z całego świata do płacenia comiesięcznego abonamentu. A przecież studio ma jeszcze w ofercie kolejną kurę znoszącą złote jajka w postaci Overwatcha. Wraz z ubiegiem czasu potencjał komercyjny RTS-ów słabł do tego stopnia, że dzisiaj możemy mówić już właściwie o gatunku niszowym. Biorąc pod uwagę fakt, jak istotną rolę odgrywają dzisiaj tryby multi albo trend hero shooterów i gier MOBA, prawdopodobnie i w Warcraftie 4 musiałyby być one mocno zaakcentowane. A przecież jest jeszcze Heroes of the Storm. Na GTA 6 przyjdzie nam jeszcze zapewne trochę poczekać i zapewne spory wpływ na to ma fakt, że GTA 5 wciąż ma się bardzo dobrze. Nie tylko ze względu na to, że to wprost ogromna gra, w której spędzić można nie dziesiątki, a setki godzin, ale także scena moderska i nadal żywy tryb online. GTA Online rozrosło się przecież do czegoś znacznie większego niż tylko dodatek do singlowej zabawy i wymaga aktualizacji, reakcji na głosy graczy, wprowadzania co jakiś czas eventów itd. Od premiery minęło już 5 lat, a do kolejnego GTA minie jeszcze więcej czasu, co będzie rekordowo długim interwałem pomiędzy odsłonami, patrząc na odstęp premiery poprzednich produkcji. I tak, oczywiście źródła zdecydowanie należałoby się doszukiwać także w rosnącej złożoności, a co za tym idzie większej pracy koniecznej do ukończenia produkcji. Ale i udział GTA Online był w tym spory. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku The Elder Scrolls 6, które według analityka rynku gier Michaela Patchera ma się ukazać ponoć jeszcze w tym roku. Traktowałbym to z dozą dystansu, ale nawet jeśli optymistyczne przewidywania się sprawdzą, to od premiery piątej części minie ponad 6 lat. Skyrim nadal ma się bardzo dobrze i nie dość, że świat jest naprawdę rozległy, to jeszcze na deser dochodzą przeróżne buildy, które sprawiają, że każde kolejne podejście może być znacząco inne. Do tego mody, ba na niekorzyść graczy czekających na szóstkę przemawia jeszcze The Elder Scrolls Online, które premierę miało w 2014 roku, jest wciąż rozwijane, wychodzą nowe dodatki, aktualizacje i docelowo skierowane było do społeczności już zaznajomionej z serią. I oczywiście to nie jest dokładnie ten sam styl rozgrywki znany ze Skyrima, bo MMORPG rządzą się swoimi prawami, ale wydaje mi się, że apetyt części fanów został chociaż trochę zaspokojony i patrząc na to przez pryzmat biznesowy, jest jeszcze nieco za wcześnie na The Elder Scrolls 6, chociaż nikt by się pewnie nie obraził, jeśli faktycznie wyszedłby w tym roku. Świetnym świadectwem ewolucji i płynięcia razem z multiplayerową falą jest seria Call of Duty. Zdecydowanie multiplayerowy sukces Modern Warfare 1 czy Modern Warfare 2 stał się pewnym momentem zwrotnym i dostrzeżeniem korzyści płynących z większego priorytetu na tryby wieloosobowe, ale także nacisku na więcej, mocniej, szybciej, utrzymując wszystko w blockbusterowym klimacie pełnym wybuchów i surrealistycznych wydarzeń. Myśl przewodnia, że wojna to fajna zabawa, zwłaszcza kiedy jest się super, uber,
hiperbohaterem ratującym świat, która wylewała się z kolejnych odsłon, sprzyjała atmosferze konkurencji i bicia się z innymi prawdziwymi graczami na jednej mapie. Kampanie coraz bardziej przypominały całkowicie opcjonalny dodatek. Po wielu głosach krytyki, to w końcu Call of Duty World War II miało być powrotem do korzeni. Więcej realizmu, ciekawa kampania razem z angażującym multiplayerem. Skończyło się tak, że kampanię możemy przejść spokojnie w mniej niż 10 godzinek, a tryb wieloosobowy pozostawia wiele do życzenia, zarówno pod względem balansu pomiędzy brońmi, jak i zabezpieczeniami przed cheaterami. Za to największy konkurent Koda nigdy specjalnie nie ukrywał, że to kampania jest kwestią drugorzędną. Przecież Battlefieldy kupuje się właśnie dla multi i nikogo jakoś specjalnie to nie oburza, że w najnowszym Battlefieldzie 1 część fabularną bez żadnego pośpiechu przejdziemy w około 6 godzin. Jest to w 100% świadomy ruch ze strony deweloperów spełniający oczekiwania graczy, przyzwyczajonych do właśnie takiego wydania. I w tą stronę poszedł też Battlefront 2 z kampanią na około 5 do 8 godzin, gdzie już podczas etapu produkcji wiedzieliśmy, że starcia z innymi graczami mają być trzonem. Niemniej jednak najbardziej niebezpieczne zawsze okazują się perfidne, słabe rozwiązania z gier sieciowych, na przykład w postaci pay to win, co odbiło się na wrażeniu z rozgrywki bardzo negatywnie. Bo jeśli już organizować całą konstrukcję gry w ten sposób, a jednak jest to tytuł AAA, za którego trzeba trochę zapłacić, to nikt na konieczność kolejnego wydawania fortuny, żeby się nim cieszyć, nie machnie ręką. W przypadku Battlefronta i kontrowersyjnych mikrotransakcji mowa wręcz o próbie bojkotu, która ostatecznie zmusiła EA do tymczasowego wycofania mikrotransakcji. Multiplayer odgrywa dzisiaj znaczącą rolę, drzemie w nim spory potencjał komercyjny, więc już nie dziwi nas to, że to właśnie tam twórcy szukają pola do popisu. Dodatkowo jesteśmy świadkami coraz płynniejszej granicy pomiędzy multi a singlem i prawdopodobnie jest to kierunek, którego powinniśmy się spodziewać. I teraz pytanie do Was, czy jest to kierunek, którego oczekujecie? Dajcie nam znać w komentarzach, a ja już się z Wami żegnam. Mówił do Was FanGot10. Cześć!